Witam panie burmistrzu, dziękuję za przyjęcie zaproszenia do przeprowadzenia tego wywiadu na temat planowanej inwestycji, która no, budzi ogromne zainteresowanie wśród społeczeństwa. Wystąpiliśmy też z prośbą do mieszkańców, aby przesłali swoje pytania, które chcieliby zadać bezpośrednio do burmistrza. Myślę, że teraz możemy też podziękować wszystkim, którzy jakby no, przystąpili do tej prośby, do tego apelu. Zanim przejdziemy do tych pytań od mieszkańców... To może zanim jeszcze, to jeszcze dwa słowa. Ja chciałbym panu też podziękować za to, że pan podjął taką inicjatywę. Uważam, że dobrze jest, jeżeli ktoś niezależny, który nie jest ani stroną, w jakiś sposób powiązany i z inwestorem, czy z władzą wykonawczą, czyli z urzędem i z Radą Miejską, takie medium niezależnie, inicjuje takie akcje. Jest okazja, aby mieszkańcom przekazać rzetelną, dobrą informację. Mieszkańcy będą mają pewność, że to oni są autorami tych pytań i te pytania w żaden sposób nie były układane, czy powiedzmy zadawane intencyjnie. Tego możemy być pewni. Chcemy zapytać się i o te, które faktycznie mogą stanowić jakiś problem czy kłopot. Czy to tak naprawdę ze strony pana burmistrza, czy też ze strony inwestora, z którym też niedługo będziemy rozmawiali. Na początek jedno z takich podstawowych pytań, abyśmy mogli określić, co to za inwestycja? Jakiego typu inwestycja jest planowana w okolicy skrzyżowania ulicy Podgórnej z obwodnicą Pelplina? Najkrócej określając, jest to zakład utylizacji odpadów poubojowych. Tak ta nazwa funkcjonuje, chociaż w przestrzeni publicznej jest to również sformułowane jako nazwane jako spalarnia. Jeszcze inaczej jest sformułowana jako jeden z najnowocześniejszych w Europie i najnowocześniejszych w Polsce. Nie chciałbym tutaj w jakiś sposób oceniać, gdzie jest ta prawda. Funkcjonuje to jako zakład odpadów pobojowych i tego i te nazwy się w dzisiejszej dyskusji trzymajmy. Czy jest możliwa zmiana planu zagospodarowania na terenach, gdzie jest planowana ta nowa budowa? Uważam, że na każdym terenie jest taka możliwość, tylko trzeba się liczyć z konsekwencjami tej zmiany. Na pewno w tym przypadku inwestor, czyli właściciel tych gruntów, rościłby sobie do tego prawo do odszkodowania. Jest to teren prywatny z konkretnym przeznaczeniem. W momencie, gdy plan funkcjonujący obecnie na tym terenie był uchwalany, nie było, z tego co pamiętam, żadnego protestu w tej sprawie. Mieszkańcy mieli prawo do konsultacji, nie zgłosili tych uwag. Również radni nie zgłosili żadnych uwag. Jest taki, a nie inny na tym terenie plan i musimy się w ramach tego poruszać. Jeżeli taki wniosek wpłynie, będziemy go rozstrzygać i będziemy się nad tym zastanawiać. Jeżeli ta budowa dojdzie do skutku, czy mieszkańcy tych przyokolicznych terenów, którzy tam posiadają swoje domy, niektórzy działki, czy oni będą mogli domagać się również odszkodowania od gminy w związku z tym, że ich nieruchomość być może straci na wartości? Takie roszczenia w każdym momencie od każdego można dochodzić. Czy one będą zasadne, ocenić na pewno sąd. Ja jeszcze raz podkreślam, procedura uchwalenia planu, która została zakończona w 2010 roku, dopuszczała i przewidywała konsultacje, które się odbyły zgodnie z planem. Nikt wówczas do tych konsultacji nie wnosił uwag. Chociaż mam świadomość, że wówczas nikt z mieszkańców, nawet z osób podjmujących decyzje i sami wnioskodawców nie myślał o tej inwestycji, która teraz ma miejsce. Także trudno to w kontekście tego oceniać. Na pewno takie prawa mieszkańcy mają. Dotyczy to nie tylko tej działki, również innych działek na terenie całej gminy, całej Polski. To jest prawo konstytucyjne, aby móc swoich praw się domagać. Jak do tej pory przebiega współpraca gminy Pelplin z potencjalnym inwestorem? W sposób, w jaki procedowana jest ta inwestycja, budzi wiele emocji. Na pewno te relacje też są baczone tymi emocjami. W międzyczasie były i wybory, było trzech burmistrzów, także wszystko to ma swoje konsekwencje i perturbacje. Sam fakt, że proces ten trwa tak długo, świadczy o tym, w jakiej atmosferze i w jaki sposób się on odbywa. Nie jest to łatwy proces do procedowania. Staramy się z nim zmierzyć przede wszystkim zgodnie z prawem, z uwzględnieniem interesów i woli mieszkańców, przy jednocześnie próbie zachowania interesu inwestora. Jaki efekt mamy, widzimy obecnie. Jak się to zakończy na dzisiaj, trudno mi wyrokować. Dobrze, przejdźmy do pytań, które zadali, przygotowali mieszkańcy do pana. Jestem mieszkańcem Pelplina od urodzenia.
Przez wiele lat męczyliśmy się ze smrodem związanym z cukrownią i fabryką kwasu cytrynowego. Pamiętam też naszą rzekę, która wyglądała jak ściek. Dożyliśmy wreszcie czasów, gdzie mamy czyste powietrze i możemy z tego korzystać podczas aktywności różnego rodzaju. Czy nasze społeczeństwo ma być ponownie narażone na smród zakładanej inwestycji? Pyta pan Krzysztof. W tym momencie ciśnie się na usta krótka, lakoniczna odpowiedź. Nie. Oczywiście zrobimy wszystko, żeby nie wróciły demony historii, demony przyszłych czasów. Ja też urodziłem się w Perpinie, pamiętam, jak funkcjonowała cukrownia, fabryka kwasku cytrynowego, jak wyglądała nasza rzeka. Jest obecnie dzisiaj znacznie lepiej, chociaż uważam, że nadal jeszcze mamy dużo do zrobienia. Z tym czystym powietrzem jeszcze u nas nie jest najlepiej. Mamy również inne programy, które mają temu służyć, ale to jest jak gdyby poza dzisiejszym tematem. Oczywiście Pelplin marzy mi się, piękny, czysty, wspaniały i będę robił wszystko, żeby taki był. Dlaczego taka uciążliwa dla nas mieszkańców budowa? Pozbyliśmy się fabryki kwasu cytrynowego, smrodem i odpadami, a ten zakład to jeszcze gorszy smród i rozjechane drogi i kilkadziesiąt ciężarówek z odpadami śmierdzącymi w pobliżu jedynych ścieżek rowerowych poza miastem. Komu tak bardzo na tym zależy? Pani Maria pyta. Odpowiedź jest krótka. To jest na wniosek inwestora, który proceduje taką inwestycję. Nie jest to inicjatywa moja. Pomysł zrodził się w poprzedniej kadencji, także ja jedynie tyle na ten temat mogę powiedzieć. Gdybym ja miał być inicjatorem tej inwestycji, na pewno takiego pomysłu bym nie stworzył, chociaż też trudno mi oceniać, jak w rzeczywistości ta inwestycja będzie wyglądała po ewentualnej realizacji. Inwestor przedstawia dokumentację, założenia, które no, są dalekie od tak dantejskiej wizji, którą przedstawia tutaj autorka tego pytania, ale rzeczywistość z reguły wszystko weryfikuje i również znamy historie, które świadczą o tym, że założenia były piękne, a realizacja była odmienna, ale również mamy szereg inwestycji, które w swoich zamierzeniach miały być proekologiczne i takimi w rzeczywistości się stały. Ja tutaj tylko dodam, że ta inwestycja jest wspierana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, który powinien być naturalnym gwarantem minimalizacji skutków ubocznych realizacji tej inwestycji. Nie wiem tylko, czy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wie, w którym miejscu ta inwestycja powinna być zlokalizowana, ma być zlokalizowana i w jakim otoczeniu, jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową. Ile ton surowca ma przerabiać zakład mączki mięsno-kostnej i tłuszczów zwierzęcych? Czy pan burmistrz zdaje sobie sprawę, ile samochodów będzie przejeżdżać przez Pelplin z tymi odpadami? Jaki smród będzie w całym Pelplinie i okolicach? Będzie to pielgrzymka samochodów z odpadami do zakładu, które będą czekać na rozładunek. Aby zapewnić ciągły przerób, samochody będą jeździły co około 10-20 minut. One nie będą hermetycznie zamknięte i ich rozładunek też będzie odbywał się na wolnym powietrzu. A upały, jakie teraz mamy, będą tylko potęgować te zapachy. Czy panu burmistrzowi zależy na zamienieniu Pelplina w miasto smrodu? Turyści i goście, którzy odwiedzą Pelplin, zapamiętają go jako miasto fetoru. Już tak raz w historii Pelplina było. Pan Andrzej. Szanowni Państwo, powiem krótko. Na pewno zależy mi na pięknym, czystym Pelplinie. Co do pytań dotyczących liczby samochodów, technologii, to może będę posiłkował się informacją, którą dostarczył nam inwestor, który w dokumentacji przedstawia, iż do produkcji planuje wykorzystać 3 rodzaje surowca pobojowego, tak zwanych ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. Będą to pióra drobiowe w ilości 144 ton na dobę, miękkie surowce pobojowe drobiowe w ilości 250 ton na dobę oraz krew drobiowa w ilości 96 ton na dobę. Łącznie wydajność wszystkich linii produkcyjnych wynosić będzie zatem około 490 ton na dobę. Surowiec pozyskany z uboju drobiu będzie dostarczany i wyładowywany w zakładzie w czasie krótszym niż 24 godziny. Do obliczenia szacowanej emisji komunikacyjnej na terenie zakładu inwestor przyjął natężenie ruchu samochodowego wynoszące 45 pojazdów ciężarowych i 60 pojazdów osobowych na dobę. Dodam tylko, że w dokumentacji dostarczonej przez inwestora niedopuszczalne jest, aby
ten produkt, półprodukt był dostarczany, ten surowiec do zakładu w niehermetycznych pojazdach. Zakłada, że będą to hermetyczne pojemniki, pojazdy i rozładunek będzie się odbywał w zamkniętej hali, nie tak jak tutaj autor pytania podaje, na wolnym powietrzu. Takie są założenia tej inwestycji, które przedstawił nam inwestor. Czy pan burmistrz jest przeciw powstaniu tego zakładu? Ja jestem przeciw powstaniu jakiegokolwiek zakładu na terenie gminy, który będzie uciążliwy naszych mieszkańców, który spowoduje, że jakość życia w naszym mieście będzie gorsza. Przede wszystkim jestem przeciwny każdej inicjatywie, która spotyka się z tak negatywnym odbiorem przez naszych mieszkańców. I tutaj moje stanowisko nie ulegnie zmianie, dopóki sam inwestor nie przekona mieszkańców do swojej inwestycji, nie wykaże, że jest ona inwestycją bezpieczną, która nie będzie powodowała dyskomfortu dla naszych mieszkańców. Ja zostałem wybrany burmistrzem po to, żeby reprezentować interesy większości naszych mieszkańców. Na dzisiaj mam odczucie, że jednak większość mieszkańców jest przeciwna tej inwestycji. Zadanie dla inwestora, aby udowodnić, że ta inwestycja nie jest taka, jaką ją widzą na dzisiaj nasi mieszkańcy. Jak można nie liczyć się z głosem mieszkańców? Pyta pani Jadwiga. Odpowiedź moja prosta. Nie można nie liczyć się z opinią mieszkańców. Dla mnie spotkania osobiste z mieszkańcami, rozmowy, dyskusje są najważniejszym elementem mojej pracy. Staram się być w wielu miejscach, na wszystkich zebraniach wiejskich, na wszystkich imprezach, na które zapraszają mnie mieszkańcy. Tylko wtedy będę wiedział, jakie są interesy, jakie są problemy, jakie są troski naszych mieszkańców i one wyznaczają cykl pracy każdego burmistrza. Bynajmniej tak powinno być i ja temu zadaniu przyświecam właściwie całe moje starania, aby wypełniać to, co nasi mieszkańcy chcieliby, aby działo się na terenie naszej gminy. Jestem z Pelplinem związana od urodzenia. Przeżyłam dwa zakłady, które były bardzo uciążliwe dla mieszkańców. Nie wyobrażam sobie, aby mogła powstać nowa inwestycja, która będzie jeszcze bardziej uciążliwa dla mieszkańców oraz ten smród, który zniechęci turystów, którzy do nas przyjeżdżają, do naszej pięknej katedry. Czy władze gminy będą się liczyć z głosem mieszkańców, którzy są przeciwni i nie dojdzie do tej inwestycji? Pyta pani Halina. Mam podobne odczucia jak autorka tego pytania. Nie chciałbym, by na terenie naszej gminy zakład, który będzie jeszcze bardziej uciążliwy niż dwa największe dotychczas funkcjonujące na terenie naszej gminy, czyli fabryka kwasu i cukrownia Pelplin, zrobimy wszystko, żeby tak nie powstało, żeby do tej takiej inwestycji nie doszło. Czy ta inwestycja, o której teraz mówimy, jest właśnie taką inwestycją? Do końca na dzisiaj nie wiemy. Sprawdzamy raport środowiskowy, będziemy analizować dokumentację, którą dostarczy nam inwestor. Również sami mieszkańcy będą mieli taką możliwość. Dokumentacja, raport, zanim zostanie wydany, będzie poddany konsultacji dla mieszkańców. Przez 30 dni będzie taka możliwość, aby się z nim zapoznać i swoje uwagi do niego złożyć. A gdzie są tym razem ekolodzy? Elektrownia przeszkadzała na naszym terenie, a ten zakład już nie. Myślę, że to jest pytanie bardzo otwarte i właściwie trudno mi na nie odpowiedzieć. Zgłaszają się organizacje, które po wykazaniu interesu związanego z tą inwestycją są decyzją moją dopuszczane jako strona w tym postępowaniu. Mam nadzieję, że takich organizacji będzie jak najwięcej i przyczynią się one do merytorycznej dyskusji na temat tej inwestycji, wykażą jej zagrożenia, jej niebezpieczeństwa, a również zweryfikują to, co przedstawił nam sam inwestor w swojej dokumentacji. Kto pozwolił na to, aby wybudować to tak blisko obwodnicy i mieszczących się tam domów? Czy inwestorzy chcieliby mieć ten smród na swoim podwórku? Pyta pan Mariusz. Na razie jeszcze nikt nie pozwolił, bo nie ma po pierwsze wydanej decyzji środowiskowej, po drugie nie ma pozwolenia na budowę. Ten proces realizacji tej inwestycji jest w trakcie właściwie pozwolenia na tę inwestycję. Na dzisiaj nie wyrokowałbym i nie oferował ostatecznych wyroków. Zobaczymy, jaki będzie ostateczny efekt postępowania. Czas pokaże. Wcześniej społeczność, której dobro Pelplina leży na sercu, zadawała różne pytania dotyczące śmierdzącej inwestycji. Ale niestety władza milczała, twierdząc, że jest ono podyktowane przepisami prawa. Co się zmieniło przez te kilka dni, że nagle władza może o tym mówić? Pyta pani Karolina.
Moja odpowiedź jest krótka. Spotkałem się z każdym, kto chciał na ten temat rozmawiać i udzielałem wyczerpujących odpowiedzi. Takich, których mogłem udzielić, które nie są związane z ograniczone przepisami prawa. Pewnych rzeczy dotyczących procedowania nie mogę ujawniać, są to podlegają na tajemnicy. Oczywiście w odpowiednim trybie administracyjnym każdy mieszkaniec może się o nie zwrócić. Na dzisiaj trochę nie rozumiem tego pytania, bo od żadnych pytań się nie uchylałem. Oczywiście, jeszcze raz podkreślę, że Facebook nie jest medium, na którym powinno się tego typu dyskusje przeprowadzać. Ja, utrzymując informacje, pytanie, zapytanie poprzez media społecznościowe, nie jestem do końca w stanie zweryfikować, kto stoi po drugiej stronie komputera czy telefonu. I nawet tryb administracyjny nie pozwala mi, żeby pewnych odpowiedzi w ten sposób udzielać. Teraz pytanie trochę jakby poza tematem, ale skoro już mamy tą możliwość spotkania, to je zadamy. Czy prawdą jest, że w Hilarowie pod Pelplinem ma powstać składowisko odpadów niebezpiecznych? Nic na ten temat mi nie wiadomo. Krótka odpowiedź, krótkie pytanie.